Cześć Klaudia, bardzo mi miło, że możemy się spotkać już 13 lat po Twoim pamiętnym występie w Mam Talent. Cała Polska chyba najbardziej zapamiętała takie, mam wrażenie, Twój wykon Dziwny jest ten świat. Czy Ty pamiętasz, dlaczego to właśnie ta piosenka pojawiła się na castingu? To był Twój wybór, rodziców czy produkcji? Piosenka została wybrana na dzień przed pierwszymi przesłuchaniami. Wow. Tak, to było dosyć ryzykowne, ale pamiętam, że wtedy jako mała dziewczynka, jako małe dziecko spisałam słowa utworu Dziwny jest ten świat, włożyłam pod poduszkę, żeby lepiej je zapamiętać i cudem się udało. Cudem zaśpiewałam bezbłędnie już następnego dnia. Pamiętam, że wtedy podczas tych pierwszych precastingów, przesłuchań, cała ta atmosfera oczekiwania w ogóle na to przesłuchanie była bardzo emocjonująca i myślę, że ten stres też w jakiś sposób pomógł. Ale czy to doświadczenie, gdybyś miała tak całą przygodę z Mam Talent zebrać w kilka zdań, raczej rozpatrywałabyś w kategorii świetnej przygody, czy jako nastolatka przeżywałaś to i było to okupione jakimś stresem i nieprzespanymi nocami? Myślę, że takim punktem, który mi pomógł, było to, że byłam wtedy właśnie dzieckiem i nie zdawałam sobie wtedy sprawy z tej całej otoczki. Wiedziałam, że po prostu mam wyjść na scenę, zrobić swoje, czyli zaśpiewać piosenkę. Potem schodziłam, byłam tak jakby w gronie rodziców, w gronie bliskich i potem już mnie tak jakby nic nie interesowało. I całe to doświadczenie z programu wspominam w bardzo pozytywnych barwach. Zajęłaś w programie drugie miejsce i na takim zdjęciu pamiątkowym widać, że zwycięzcy mają swój czek, ale w Twoich dłoniach też był pewien czek od sponsora programu na kwotę 100 tysięcy złotych. Jak wydałaś te pieniądze? Więc na pewno te pieniążki pomogły mi w tym, żeby kontynuować naukę, czyli dojeżdżać do szkoły, czyli pobierać wszystkie lekcje dodatkowe, na przykład lekcje śpiewu, lekcje pianina, lekcje kształcenia słuchu, lekcje prywatne angielskiego. Później też mi pomogły wydanie jakichś pierwszych swoich utworów, czy też studiach. To znaczy myślę, że rodzice też mądrze pokierowali tym wszystkim, że te pieniążki zostały przeznaczone właśnie na edukację.